Cię, dla tych, którzy to odrzucają. Tak powiedział Bóg. Jest mową ku śmierci, dla tych, którzy tego nie przyjmują i nie chcą. Nic nie znaczy i ich nie uratuje, ale dla tych, którzy odpowiedzą na to, którzy uwierzą, których serce to poruszy, którzy zawołają do tego Jezusa: nie znam Cię, ale chcę Cię poznać, pociągnij mnie do siebie, pociągnij mnie, daj mi się poznać, tak jak wołałam ja. Dla tych to będzie mowa ku życiu. Ci, którzy uwierzą w krzyż, będą zbawieni. Ci, którzy uwierzą w Jezusa, w Jego śmierć, pusty grób i zmartwychwstanie, ci będą żyć, bo tak powiedział Bóg, tak powiedział Jezus i nie ma innej drogi. On powiedział, że nikt nie może przyjść do Ojca inaczej niż przez Niego, że innej drogi nie ma. Nie da się przez człowieka, nie da się przez to, że odprawi się jakiś religijny rytuał. Nie ma takiej możliwości. Jedyną drogą jest przez swoją wiarę zawołać do Jezusa, że chce się Go poznać. Zastanówcie się nad tym, czy nie jest tak, że omija was w życiu coś. Omija was relacja z Jezusem, że Go tak naprawdę nie znacie. Bo ktoś tutaj, kiedyś, w tym kraju, głosił wam jakąś religię i tego nie chcecie. Ja tego też nie chciałam i też się z tym nie zgadzałam. Ale Biblia mówi, że Bóg, że Jezus jest Bogiem relacji i pragnie relacji z każdym z was. Takiej sercem do serca. To jest dobry Bóg. Nigdy na was nie zesłał żadnej choroby, ani żadnego nieszczęścia. Ojciec nie uczy swoich dzieci przez to, że daje im jakieś nieszczęście. To jest nieprawda. Jeżeli ktokolwiek wam tak powiedział, to was oszukał. I Biblia wyraźnie o tym mówi. To jest dobry tata. Pragnie pociągnąć was do swojego serca. Pragnie, żebyście uwierzyli w Jego miłość, w to, że oddał swoje życie za was, w to, że możecie każdego dnia zwyciężać. Nikt z was nie musi być chory, nikt z was nie musi mieć depresji, ani trudnych dni, ani lęków, ani się bać. Bo dzieci Boże, ci, którzy uwierzyli, do zwycięstwa są powołani, do chwały jesteśmy powołani, do tego, żeby każdego dnia zwyciężać i się cieszyć. Do tego. Tak ma wyglądać życie tych, którzy uwierzyli. Ja sama miałam guza w piersi, ale ludzie narodzeni z Bożego Ducha, ci, którzy mi głosili Ewangelię, położyli na mnie ręce, zostałam uzdrowiona i mam na to badania, że był ten guz i na to, że go nie ma. Taki realny jest Bóg. Położyłam ręce na kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Dzisiaj jej dziecko ma prawie rok. Urodziła dziecko. Może mieć dzieci. Bóg jest realny. Jego moc jest realna. On sam powiedział, że Jego królestwo nie przejawia się przez słowo, ale przejawia się przez moc. Przejawia się przez moc, która jest doświadczalna dla każdego z was. Modlę się o ludzi, którzy mają depresję. Są wyswabadzani. Modliłam się o kobietę, która miała guza na ręku. Po tygodniu przyszła do mnie i powiedziała: zobacz, nie mam guza. Ostatnio modliłam się o kobietę, której chcieli wstawić sztuczne kolano, sztuczną rzepkę. Poszła na badania, lekarz jej powiedział: operacji nie będzie, kolano jest zdrowe. O takim Bogu wam mówimy, który realnie przychodzi i dotyka ludzkiego życia. Może ktoś z was potrzebuje modlitwy, może masz jakąś chorobę. Może ci lekarze powiedzieli, że jest nieuleczalna. Może masz depresję albo lęki. Może jesteś uzależniony. Może jakiś człowiek związał twoje życie. Przyjdź, pomodlimy się o ciebie. Odejdziesz zdrowy. Bóg dotknie twojego życia. Jezus ten sam. Te same znaki, które On czynił, chodząc po ziemi. Te same cuda i znaki czynią ludzie, którzy żyją z Nim realnie. O tym do was mówię. Ten sam Bóg, ta sama Ewangelia, tak jak On chodził po ziemi i głosił, tak teraz robimy to my. I tak jak wtedy mało ludzi Go przyjmowało do serca, teraz jest to samo. Tego samego Jezusa głosimy, te same Królestwo.
królestwo przejawiające się w mocy. Jezus mówił, że musicie narodzić się na nowo, czyli musicie uwierzyć. Pogadam z Panem za chwilkę, dobrze? Musicie narodzić się na nowo. Musicie przyjąć Jezusa do swojego serca. Musicie uwierzyć w to, że to jest Bóg, Syn Boży, który przyszedł na ziemię z miłości do was. Z miłości do was. Wziął na siebie najcięższą śmierć. Umarł na krzyżu za każdą waszą chorobę. Za każdy wasz grzech. Pokonał diabła. Grób jest pusty. Zmartwychwstał. A jego zwycięstwo jest dla wszystkich tych, którzy uwierzą. I powiedział, że ci, którzy uwierzą, będą kłaść ręce na chorych, a ci będą uzdrawiani. Będą uwalniać ludzi. I to jest teraz realne i dostępne dla wszystkich was. Jeżeli tego chcecie. Teraz, gdy słyszycie te słowa, to przybliżyło się do was królestwo. Teraz położona jest przed wami, położone jest życie i śmierć, przekleństwo i błogosławieństwo. Ale wybór jest po waszej stronie. Macie wolną wolę o tym, żeby przyjąć Jezusa i o tym, żeby Go nie chcieć. I do tego, żeby Go nie chcieć. Bóg powiedział, że daje nam wolną wolę i nigdy jej nie złamie. I nie złamie także waszej. Możecie wybrać, czy wybieracie życie, aby żyć. Czy odrzucacie to i idziecie swoją drogą. Wybór jest po waszej stronie. Tak jak podejmujecie każdą decyzję w życiu, tak musicie podjąć i tą. Czy chcecie Jezusa, czy zawołacie do Niego, żeby pociągnął was do siebie, że Go potrzebujecie poznać. Wybór należy do was. Ja zdecydowałam. Możecie sprawdzić moje świadectwo na internecie. Nazywam się Julita Korgol. Tu stoi mój mąż Michał. Świadczymy wam swoim życiem, że realnie żyjemy i chodzimy z Bogiem. Nie opowiadamy wam jakichś bajek czy farmazonów. Realne rzeczy. Sprawdźcie to. Teraz do was przybliżyło się królestwo, ale wy decydujecie, jaką podejmujecie decyzję i co z tym zrobicie.